Cześć wszystkim, znowu PON7, dalszy część Nox. Dobra, siedzimy tam. Pewnie spotkamy tutaj jakichś nieprzyjemnych panów po drodze. Chyba się przyda. Powoli, powoli. O, wilczki. Siema. Au, au. A tak lepiej. No, coraz lepiej mi idzie strzelanie z tej ognistej kuli. Dobra. Wezmę to sobie. Tutaj były jakieś... sobie zjem. Aha. Tak lepiej. No to cofnę się jeszcze po mana. Dobra. Widocznie sobie ci rozbójnicy przyswoili parę wilków. Aha. Okej. Okay. A, na ciebie mi many zabrakło. A! Powiedzieć, że zrobił unik. Ha. Ale chyba komputery nie są aż... Tak. Komputery znaczy. Sztuczna inteligencja nie jest aż tak sprytna. Dobra, aczkolwiek przeciwnicy z tarczami potrafią blokować magiczne pociski. Ta tarcza w tej grze potrafi blokować magiczny pocisk. I wojownicy... O, co my tu mamy? Tak, wojownicy często to wykorzystują. Więc również kilka dobrych rzeczy można powiedzieć o sztucznej inteligencji. Z pewnością, jak widzieliście, często ma bardzo dobry refleks i szybko reaguje. Ha! Tam, dogoń go. Tak, fajnie. Dobra, to pomane. Tak, to jest nieszczęśliwa rzecz w graniu Wizardem. Ej, wiecie tak. Serio. Gość chyba trochę szok przeżył. Tak, jeszcze nieszczęśliwa część graniu Wizardem to ciągłe wracanie się do pomany. Jeżeli ktoś chce bardziej czy szybszą akcję, sobie zagrać wojownikiem, tam nie ma nic coś takiego jak cofanie się pomany, po prostu idziesz i nawalasz cały czas. Więc... Co kto lubi, co kto lubi. Ale jak dla mnie gra Wizardem jest troszkę bardziej skomplikowana i wymagająca. O! Siema. Well, look what we have here. A little lost wizardry. I hope this one's more of a challenge than that wimp Stratus. Ty zabiłeś Stravisa? 100 gold in a fresh one of us who draws blood. A, widzicie? Nawet potrafi kule ognia zablokować. Dobra, teraz się przyda. Slow. Dobra, wiecie co? To będzie trochę trudne, tak. Na szczęście nie zamknęli tutaj drzwi. Okej. Dobra. To mu trochę przeszkodzi. A to dobrze. Jak widzieliście, nawet potrafi nas zablokować kulę ognistą. Na szczęście jest dobra taktyka, aby to uniknąć. Mianowicie, kiedy on zablokuje czar, na chwilę musi się zatrzymać. I w tym czasie możemy go naparzać, powiedzmy, piorunami. Piorunów on nie może zablokować, więc... Więc to jest dobry. Bardzo skuteczna taktyka zabijania wojowników. Troszkę zajmuje czasu, ale bardzo skuteczna jest. Dobra. Też się przydał ten czar spowolnienia, jak widzieliście. Wojownicy, mimo iż noszą tą całą ciężką zbroję, dużo ten rzeczy i tak dalej, są szybsi od magów. A przynajmniej nie są wolni, wolniejsi. Więc kajtowanie ich może sprawiać problemy. Bez spowolnienia. Okej.
Dobra. Więcej złomu. Dobra, to jest to miejsce, w którym już byliśmy. Tak, tutaj są... Au! Skąd on się pojawił, nie wiem. Dobra, nieważne. Dobra. Dobra okazja, żeby złupić tych wcześniej zabitych panów. Uwielbiam muzykę z tej gry. Uwielbiam muzykę z wielu gier. Ale Nox jest jedną z tych bardziej uwielbianych. Dobra. Czas porozwalać beczki. Nie ma to jak rozwalanie beczek fireballami, wizardem. Dobra, zobaczmy co tu mamy. Cydr. Amulet teleportacji, to czego szukaliśmy. Dobra. Parę jabłeczek, więcej cydru. I to tyle. Okej, to jest chyba przejście dalej. Okej, piszę. Już idzie, idzie nam całkiem dobrze. Okej, to chyba mniej więcej tyle. W tym rozdziale. Chyba tutaj się za dużo nie wydarzy. Tak, troszkę pajączków. Pioruny to bardzo wydajny czar, jeżeli chodzi o zużywanie many na, słabych przeciwników. Nie ma tu czegoś ukrytego? Chyba nie. Okej. A jeżeli jest, to nie zauważyłem. No to idziemy dalej. Hops. No chodźcie. Nie boję się was, pająki. W prawdziwym życiu, gdyby rzucił nam się na pająk chociażby takiej wielkości, to troszkę bym się przestraszył. Gdybym nie miał czaru ognistej kuli albo piorunów, to znaczy. O, trolle. Myślałem, że ich nie spotkamy w tej grze. Trzeba prawie powiedzieć, że tęskniłem za nimi. Tam. Czy jest... A, tu jest mała. Okej. Okej, od razu. Nie topasz się też nadział. Miło z jego strony. Dobra, i co my tutaj mamy? Ta, uciekaj, haha. Bój się, maga, z kijem. Bój się kija, nietoperzu. Dobra. Troszkę złota. Nie wiem, czy iść w górę, czy w dół. Myślę, że pójdę najpierw w górę. Tam ewentualnie się wrócę. Wracaj, wracaj. Nie. Dobra, nieważne. I tak już za nich go nie, nie dostaję doświadczenia. Okej. Okay. Takich skorpionów chyba jeszcze nie widzieliśmy. 50 punktów życia. Całkiem wytrzymałe. Okej, okay. Tu jest chyba zejście jakieś dalej. Więc sprawdzę najpierw drogę na dół. Zanim tam zejdę. Więcej pająków. I więcej pająków. I więcej pijawek. Serio, te pijawki powinny dostać jakieś zwiększone obrażenia od elektryczności. Patrzcie, jakie są mokre. Dobra. Ciach. Ciach. O, potka. Szkoda, że już mam maksymalną ilość.
Troszkę złota. Oj, żaba. Druga. Żadnej żabie się nie upiecze. Dobra. Tyle. Co tutaj jeszcze jest, to ukryte miejsce? Zobaczmy, co tutaj jest. Więcej pająków. Widzę, że tam jesteś. Pudło. Dobra, strasznie. Ha. Wiedziałem, że pająki mogą się kryć w beczkach. Ha. Tego dnia człowiek czegoś się uczy. I tak umiera głupi. O! Piszczory. Fajnie. To co jest? Steady cloak. Okej, okay, mamy już taki. Ale przyda się więcej. Okej, okay, to się być chyba jakieś zdarzenie. Że się pojawiło tyle pająków. Ha, nie straszne mi one. Dobra. Co tu mamy za zaklęcie? Push! Okej. Okay. To już mamy zaklęcie. Czy gdzieś tutaj się je dało zastosować? Chyba nie. A. Steady staff. Okej. Okay. To już również mamy. Nie widzę tutaj nic więcej. Do zrobienia. No nic, dobra. Idziemy tam. Tak miejsca. I save the game. Aż różne rzeczy mogą się znajdować w takich miejscach. O, na przykład te skorpiony. Chciałem powiedzieć rat skorpiony, ale to nie są rat skorpiony. Są zwykłe skorpiony. Szczęście całkiem po to nie dają się zabić ognistą kulą. Nie są aż takie straszne. Jak mogłyby wyglądać. Dobra. Mamy klucz. Są te drzwi. Ta, pamiętam. Byliśmy już tutaj. I wróciliśmy do tego pana. Mam nadzieję, że zdążył naprawić windę. Okej, chyba wszystko działa. Możemy mu pogratulować. Jej! Awans o poziom! Dobra. Teraz jesteśmy adeptem Wizardem. Mamy 38 punktów życia, a 109 punktów many. No i reszta chyba pewnie się niewiele zmieniła. Dobra. Czy ja tu wcześniej wszedłem? Chyba nie. Może wszedłem, ale to i tak nic nie ma. Dobra, Horvat, mam twoje rzeczy. You found the amulet of teleportation. Excellent. Ah, my worst fears for Stravers, however, have sadly come to pass. I shall miss him. But unfortunately, we have no time for mourning. The hamlet of Bryn needs my help, and the airship captain has requested your assistance. Good luck, apprentice. Bryn. Hmm. Chyba tam będziemy. Również to odwiedzimy później. Ta. Kapitan? Teraz chyba ma coś ciekawego do powiedzenia. Decades ago on this sacred plain, armies from the north and south met in a deadly contest to decide the fate of Nox. And those that fell remain here in the tomb of Valor. And here too on this killing field, a young leader, the hero Jandor, tired of mayhem and death, drew the line at the life of a young infant. The baby girl's name was Hecuba, the sole bearer of the northern mage's cursed blood legacy. Jandor let her live on among the ogres. Years later she disappeared. But Hecuba may be here now, lad, attempting to raise the dead, to fill the ranks of her unholy armies from the tombs below. She must be stopped. Okay. The entrance to the tombs is in the building at the end of the path. See if Hecuba's been here. You'll know. And careful, many of the crypts have traps against grave robbers. Oh, grave robbers. Kto mógłby przychodzić do krypty i rabować groby, przeglądać, otwierać... Otwierać, jak to się mówi, groby i tak dalej.
No nie wiem. Mogę robić takie rzeczy. Okej, dostaliśmy nową rzecz. A co wam pokażę, co ona robi. Przy okazji, tak, kapitan wspomniał o tym Janda, wielki bohater Noxa, który właśnie tak uratował świat i Hecuba nie zabił, co okazało się potem drobnym błędem. Dobra. We could be an excellent friends. That is, if you are willing to be my best customer. Duża część shopkeeperów w tej grze ma dokładnie tę samą kwestię. We could be an excellent friends. Dobra. Dobra, sprzedajmy mu te rzeczy. Tamto był chyba jakiś lepszy miecz. Troszkę więcej. Flimsy Copper Sword. Ta. Troszkę chyba lepsza od tamtych poprzednich. A może nie. Dobra. O, ten łuk? Nie wiem, może po prostu ten kupiec ma lepsze ceny? Chyba więcej daje mi niż ten poprzedni. O, to się sporo sprzeda. Fajnie. 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 Flimsy cloak. Nie potrzebuję. Mamy czerwoną koszulę. Po prostu sprzedam, brzydko wygląda. A żółte gacie również sprzedam, bo mnie brzydko wyglądają. Okej. Okay. Drugi steady star to sobie chyba... zachowam. To chyba również mogę sprzedać. A nie myślę, żeby mi się przydało w kryptach. Ta. Sorry, muszę wyciszyć komórkę. Okej, okay, tak lepiej. Dobra. Co niego możemy kupić? Steady Wizard's Rope. Steady Cloak of the Spider's Bane. Okej. Okay. Moglibyśmy kupić... tą laskę. Recharge'owania. Gdybym miał tak dużo kasy. Chciałbym zmarnować na to kasę. Poza tym... nie ma za bardzo nic ciekawych rzeczy. Flimsy Staff, Steady Staff. O! Płyty przyspieszenia. One mogłyby się przydać. Co naprawię moje rzeczy. Tak, więc to będę mógł sprzedać. Kupię sobie te buty przyspieszenia. Brzmią fajnie. Poza tym nie mam żadnych czarów, więc sobie podarujemy resztę rzeczy. Okej, okay, dostaliśmy nową rzecz. To jest pułapka. Pułapki są bardzo fajne. Ponieważ pozwalają nam włożyć dowolne zaklęcie, jakie chcemy. Dowolne trzy zaklęcia. Wkładamy zaklęcia, wstawiamy pułapkę. Jak ktoś na to stanie, to się już brzydkie rzeczy wydarzą. Bardzo ciekawa rzecz. O! Dobra, muszę uważać na ogień. Bardzo ciekawa rzecz. Bardzo się przyda podczas uciekania przed, przed wojownikami. Czy ja pamiętam... sprawdzę skrót. Bo chyba był skrót na... na przywołanie pułapki. Chyba nie widzę. Tak, to jest tylko zmiana tych. Okej, dobra. Już mam. Tak, powiedzmy, że sobie przywalimy Fireballa, magiczne pociski i Lightning do pułapki. Okej, tutaj jest ta krypta. Czy jesteś dookoła? Musimy zwiedzić wszystko. Chyba nic nie ma, dobra. Tam wejdę do środka. Jak znajdę jakieś źródło many, to wam pokażę jak... Ojej, nie ten przycisk. O, patrzcie, grób! Z pewnością nie będziemy więcej tak robić. Okej, dobra. Jesteśmy w środku. A muzyczka się zmieniła. Okej. Postawmy pułapkę. Tak, widzicie... czarodziej po prostu rzuca po kolei wszystkie czary.
Więc całkiem długa inwokacja się z tego robi. I teraz one są niewidoczne w dalszej odległości. Więc w multiplayerze mogą być bardzo wkurzające. No niestety... Nietoperze ich nie aktywują. Co na sobie tutaj będzie stała. Okej! Okay. W następnym odcinku zwiedzamy dalej tą kryptę. I... z pewnością nie będziemy rabować grobów, ani takich innych rzeczy robić, bo to nie... zupełnie nie w naszym stylu. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!